znajdujemy się przed pasieką Franciszka Kapturskiego, która znajduje się w Jabłonicy, ulica Główna, a ja jestem żona, Kapturska Teresa, i razem prowadzimy tą pasiekę. I chciałam powiedzieć parę słów o pszczółkach, bo po prostu pszczoły wśród zwierząt, owady są bardzo ważne, też wszystkie, ale pszczoły są wśród nich bardzo ważne z wielu względów. Ja przez swoją obserwację i przez to, że do ula zaglądam i przez to, że dzieciństwo moje związane jest z pszczołami, to ja nazywam pszczoły, pszczelarstwo w ogóle, to cud natury. I w paru słowach o tych pszczołach powiem, co mnie tam zachwyca najbardziej. I każdy, kto tylko się zetknie, kto pozna świat pszczół, kto pozna tą ich pracę, jak one się starają, kto pozna też ich życie i jak one ważne są dla człowieka i dla przyrody, dla natury, to każdy, gdy te tajniki jeszcze poznać tam, to właśnie każdy powie, że to jest owad cudowny. Po pierwsze to jest to, że gdy na wiosnę poszłam zobaczyć, czy po zimie żyją, bo to jest bardzo ważne. Pierwsze, jak tylko słońce, jeszcze no jest luty, jak tylko słońce wyjrzy, ani żadnego kwiatuszka nie było, ani nic. Ja patrzę, a tam one wylatują, dźwigają już takie kuleczki sobie na tych odnóżach swoich, to są właśnie nogi trzecie, że to taki widok piękny, że każdy, kto zobaczy, to po prostu widowisko jest, zachwycać się można, że tu jeszcze ziemia zmarznięta, dopiero był mróz, przymrozek, a tu już pszczoła taka tak się stara, a one tak się właśnie starają na wiosnę, żeby mieć jedzenie. Pszczoła czuje to, że potem będzie moc kwiatów, teraz nie ma nic, ale bazie puściły już te właśnie pyłek i one znoszą ten pyłek, ubijają sobie w tych właśnie takich roweczkach, które robią sobie w tych plastrach, bo tam jest całe życie pszczół w tych plastrach i to właśnie jest ich chlebek ulowy, się nazywa chlebek dla pszczółek. I jeszcze następne to po prostu maleńka pszczółka, to mnie to zadziwiała zawsze, maleńka pszczółka, a w niej jest jakiś jakby zaklęty, jakby kod, jakby jakiś program, że ona jak tylko wygryzie się z tego plastra, to już wie, co robić i już, a to wszystko poddaje jej to, co ma sygnały właśnie z organizmu swojego, z wewnątrz. Ona wie, bo już zaczynają działać jej gruczoły, takie, które mleczko. Raz w życiu tylko pszczółka młoda wydziela takie mleczko. I to mleczko to jest jak cud największy, nawet do dziś jest niezbadane do końca, bo niby, że ma zawartej witaminy mikro, ale jeszcze jest coś takiego, że jest jak doping wielki. I właśnie już z tym mleczkiem pszczółki młodziutkie lecą do matki, karmią matkę, karmią czerw i to jest po prostu jak cud. Następne kanaliki jej takie, które właśnie wosk tworzą, są po jednej stronie pszczółki, po drugiej i jeżeli one zaczynają działać, to ona już wie, ma ten sygnał, że ma iść na te plastry i ma cieniutkim takim tam może 0,1 mm właśnie tak po tym miodzie jedzie, tam gdzie są te jajeczka, pszczele zakrywa, tym już wie, co ma robić i przez swoje życie w ulu spędza 20 dni i przez swoje życie jest i strażniczką, i miodarką, i woszczarką jest, i karmicielką, i zwiadowczynią jest i to wszystko ona wie z tego, co jej sygnały nadaje jej organizm. I to jest właśnie to, że to naprawdę zachwycać trzeba się nad takim owadem. Następne jeszcze, sam plaster to jest po prostu jak cud największy, bo on jest tak wykonany, że to są takie sześciokątne jakby figury, które tam ani nie ma milimetra pustego i najważniejsze, że taki plaster, tak samo jak pszczoły, jest od tysiącleci. i pszczoła żyje no 40 dni to najdłużej, ta która jest lotna, a pszczoły istnieją już od starożytności. To jednak następny cud, chcę powiedzieć, to jest to życie. W tym ulu to jest po prostu jak źródło wielkie, które bije i w ulu rządzą robotnicy. Matka to niby królowa jest nazywana, bo ma świtę, bo ją tam masują, bo ją liżą, bo ją karmią, ale ona nie ma nic do gadania. I są osobniki męskie, są też, nie mają nic do gadania. Tam rządzą tylko robotnice, a one to tak rządzą, żeby było życie, żeby ciągle było to odrodzenie się, jak w źródle. Bije woda i bije, tak samo jest w ulu i żeby był pokarm. A pszczoły to jest taki owad, to nie taki, że schowa się jak inny owad w szparę, przez zimę przebędzie. Nie, pszczoły lato, zima cały czas jedzą i one sobie zaopatrują się w pokarm i najważniejsze, żeby się rodziły młode. I to jest po prostu najważniejsza jest rodnia i miodnia. I to jest najważniejsze w ulu. I ten cały ul to jest jak cud. Najważniejsze jeszcze jest to, że pszczoły po prostu, wszystko od pszczół jest lekiem. I dawniej ludzie na wsi, jak ja byłam dziewczyną, jak już byłam taka trochę starsza, że już rozumiałam trochę świat, to prości ludzie, którzy po prostu żadnych nie mieli wielkich nauk, to mówili tak, jak pszczoły są, to powietrze świeże. To ktoś musiał się uśmiechnąć. A teraz tym od pszczół, tym zapachem, tym powietrzem leczy się ludzi. Normalnie są takie specjalne domki, gdzie płaci się za godzinę przebywania i stwierdzone jest właśnie naukowo, że ten zapach pszczeli leczy. I skoro tyle się o tych pszczołach nagadałam, to teraz powiem, że jakie ważne jest, żeby pszczoły chronić, dlatego że one zapylają, dużo więcej żywności jest. I po prostu są ważne jeszcze z innych celów, że są te korzyści ich. Jest wosk, jest miód, jest pyłek, jest po prostu kit pszczeli. Wszystko to jest lekiem. Jad pszczeli nawet lekiem jest i to jeszcze jad pszczeli wykorzystywany jest, jak ja wyczytałam teraz w książkach, w chorobach popromiennych. To jest jakie ważne, tylko że on musi być no, pod kontrolą lekarza. I teraz zagrożenia pszczół powiem, bardzo są wielkie i może przy okazji, żebym nie zapomniała, to powiem o tych pszczołach dzikich. Że po prostu one to wpisane są w Czerwoną Księgę Zaginionych Gatunków, dlatego że są tak bardzo ważne. Dawniej spotykało się ich, one często są w ziemi, w starych drzewach spróchniałych, bardzo lubią być, jeżeli tam są takie korytarze spróchniałe i w różnych takich kamykach, w różnych szczelinach i właśnie trzeba o te pszczoły dbać. Jak ktoś zobaczy, że gdzieś z ziemi jakieś wychodzą pszczoły, to są właśnie dzikie pszczoły. Nie trzeba ich niszczyć, nie trzeba się śmiać, że co to, pszczoła to może jakieś, tylko jeszcze ogrodzić jakoś, żeby to gniazdo było ochronione, bo każdy z nas dziś powinien chronić pszczoły, bo nawet Albert Einstein to tak powiedział, że jak wyginą pszczoły na naszej planecie, to ludzkość wyginie w 4 lata. A to jest ważne, bo to też powiedział mądry człowiek, to nie ja, co po prostu tylko z obserwacji swoich. I teraz to jest zagrożenia, ja znam zagrożenia 2 największe. To jest zagrożenie przez człowieka, przez ludzi i drugie zagrożenie przez naturę. To zagrożenie przez człowieka to jest takie, przede wszystkim skażone środowisko, zadymienie, smog i te góry śmieci. Ja nie mówię o tych śmieciach, które tam są takie jak kopka siana, czy może jeszcze mniejsze gdzieś tam, chociaż i te nie powinny być, bo jeżeli ktoś podpala, to ten dym z plastiku to jest zabójczy i dla ludzi, i dla pszczół, ale wielkie połacie śmieci są może celowo podpalane, a to są różne trucizny i to w obrębie kilku, a może nawet kilkunastu kilometrów nie będzie żadnej pasieki, ani pszczół dzikich, a to jest też bardzo ważne. I teraz jeszcze zagrożeniem są te gospodarstwa teraz, ale trzeba z duchem czasu iść. Wiadomo, że jest inne teraz rolnictwo, już nie ma takiej wsi jak była, ale teraz nastawione gospodarstwa te są głównie na zysk. żeby z tego kawałka pola, ja nie mówię już o tych 100-hektarowych, bo tu takich u nas nie ma, ale już te właśnie więcej hektarowe sady, czy te, co obsiewają ludzie, już są i to one są też zagrożeniem dla pszczół, że teraz pług wchodzi taki, co ma 5 skip, że on tam zaorał jakąś pszczołę, co gdzieś gniazdo było w ziemi, to tam nawet nie wie ten ktoś, a dawniej to mówili rolnicy, koń się strochnął, o to tam omiń, bo i konia było szkoda też, żeby go nie pogryzły i co, i więcej pszczół dzikich było tak nawet mimowolnie ochronionych, a teraz tak nie jest. I po drugie, gospodarstwa to chcą, żeby były wszystkie owoce, czy na przykład warzywa, czy na przykład wszystkie plony, żeby były najładniejsze, żeby były bez plam, żeby były bez tam, a już tam robaczywe, to nawet mowy nie ma. I stosuje się tak nawet czasem niepotrzebnie. Bardzo dużo nawozów, dawniej to nawozy zastępowało bornik, teraz nawozów i bardzo dużo pestycydów, oprysków, które może też nieraz, ale czasami na wyrost się stosuje, czasami są opryski nawet takie, żeby to było więcej owoców, żeby było zapylenie większe, a to jest bardzo szkodliwe. Na pewno i ten owoc, czy to warzywo, co je człowiek w jakimś tam stopniu też nie jest takie zdrowe, a już dla pszczół to na pewno nie. Ale nawet jak teraz takie, jak u nas gospodarstwa są, jak ktoś obsieje 5 na przykład hektarów, bo to już takie było, że gorczycy było tam ze 3 hektary, czy mąż mówi, czy ze 4, ale ona tylko kwitnie na przykład tydzień czy 2 tygodnie, a resztę co zrobią sobie pszczoły? A tu trzeba, żeby pszczoły jadły, żeby miały na powietrzu pokarm z kwiatów cały od wiosny aż do późnej jesieni. No i te zagrożenia właśnie. I teraz taki jest ogólnoświatowy problem, żeby ochronić, i każdy z nas może pomóc pszczołom. W ogóle to teraz u nas w kraju to i czy w radiu, w telewizji się więcej słyszy. Podawane jest nawet jaka pogoda, co szkodzi pszczołom, czy pszczoły się już obudziły. Dużo więcej teraz ja słyszę niż było dawniej. I tak, drugie, to pszczoły są teraz w miastach. Co kiedyś tego nie było. Są na dachach budynków i po prostu w miastach teraz się sadzi na przykład czy na rondach, czy na skwerkach kwiaty różne, ale zauważyłam, że wśród bloków teraz jest może jedna tuja w mieście, a resztę jest głuk, krzewy różne, które chętnie oblatują pszczoły. Znaczy się, miasto zrobiło się przyjazne dla pszczół, dlatego że cały nasz kraj wie, że pszczoły trzeba chronić. Robi się różne kursy, pogadanki, różne na przykład filmy, na przykład wystawy, żeby świadomość społeczna w ogóle wzrosła, że pszczoły są ważne i żeby zachęcić ludzi, nawet emerytów, żeby takie hobby mieli. A jak ktoś spróbuje, to ja gwarantuję, że potem trudno jest się od tego oderwać. Gdy jest się nawet starszym, jak ja nawet słyszałam, że prawie 100 lat dożywają tego ludzie, którzy przy pszczołach pracują, bo to oni są, to właśnie chłoną, wdychają to i to jest bardzo ważne. To trzeba zachęcać emerytów, żeby takie hobby stworzyli, to może czy ich wnuk się na to tam zapatrzy, czy ktoś, żeby chociaż w taki sposób siać tą wiedzę. Po drugie, wiedza o tej zależności pszczół, o tej ważności pszczół trafia teraz do szkół, do przedszkoli. Poprzez różne takie spotkania, to z pszczelarzem, a to takie nawet zabawy dla dzieci, żeby przybliżyć ten świat pszczół, który nie był tak dostępny, bo po prostu nie ma ani zwiedzania pasiek, ani zaglądania do ula, dlatego że to jest niebezpieczne, to chociaż w inny sposób. I jeszcze to jest też bardzo ważne, że i pszczelarze pomagają też, że robi się takie przy szkołach, czy na lekcjach tam praktyczno-technicznych, czy na tych biologicznych, czy na przyrodniczych, robi się właśnie przy szkołach te domki, hotele takie dla owadów w ogóle, ale tam bardzo lubią pszczoły dzikie się właśnie, a one są bardzo potrzebne teraz, dlatego że one są bardziej odporne, mimo że jest ta choroba straszna, to te pszczoły jednak dzikie żyją, że ich jest mało, ale jednak żyją i one są bardziej odporne, ponieważ już nawet jak jest zimno, 4-5 stopni, jak ja obserwuję te, które tam u nas są w tych kamieniach, to one latają już i one zachęcają te pszczółki, ale ta choroba warroza to jest straszna. Dzisiaj żaden ul hodowlany nie przeżyje jednej zimy, gdy nie pomoże człowiek, gdy nie pomoże pszczelarz, a pszczoły jednak dzikie jakoś są, mało ich jest i dlatego ich trzeba chronić, nawet po to, żeby naukowcy zbadali, żeby też naszą pszczołę jakoś wzmocnili, żeby te pszczoły miodne były odporniejsze, bo po prostu teraz zdarza się tak, że nawet całe pasieki zamierają i stąd ten wielki problem światowy jest. I dlatego ja zachęcam wszystkim, bo jeżeli ktoś na przykład no nie ma chęci tam ten hotel robić czy coś, czy nie ma chęci na to, czy w kurs tam się uczyć, po co, ale każdy może nawet na swoim wystrzyżonym trawniku, kawałeczek tam go, nawet metr kwadratowy i rzucić nasionek takich, tych właśnie, co nawet w marketach są podobno takie, że dla pszczół, czy nawet kupić w ogrodniczym sklepie 10 deko czy ile, gdzieś tam na tej swojej działce z daleka od domu, żeby dzieciom nie zagrażało, rzucić. Wtedy tak, korzyść jest, jeżeli przylecą pszczoły. Korzyść jest dla człowieka, bo może obserwować. Jeżeli przylecą pszczółki dzikie, czy na przykład czmiel, czy na przykład takie podobne do czmiela, to już się w głowie rodzi, że nie jest tak źle. Jak pszczoły jeszcze są jakieś, tam przylatują owady. Jeżeli przyleci taka pszczoła miodna, no to ona sobie tam zdobędzie i jeszcze zapyli, jeszcze one się rozsieją, a są piękne, piękna facelia jest, która jest jak najpiękniejsze kwiaty. Gdzieś w rogu z dala można sobie wsiać.